Pod koniec ubiegłego roku telewizja internetowa Zebrze TV realizowała temat o barierach architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zebrzu. Ponieważ wczoraj, 5 maja, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, postanowiliśmy do tematu wrócić. I tym razem natknęliśmy się na barierę komunikacyjną z dyrektorem Domu Muzyki i Tańca w Zebrzu, Wiesławem Śmietaną. Ten ostatni odmówił nam wypowiedzi na interesujący nas temat. On jest, pełni funkcję dyrektora Domu Muzyki i Tańca i on jest odpowiedzialny za kształtowanie polityki informacyjnej tej instytucji. My nie możemy mu narzucić niczego. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego prezydent Zebrza nie ma wpływu na dyrektora instytucji kultury, która w całości finansowana jest przez miasto i którego jest przełożonym. Człowieka, który pobiera co miesiąc kilka tysięcy złotych pensji. W tej sytuacji nadal nie wiemy, czy w końcu na koncerty w Domu Muzyki i Tańca dostaną się osoby niepełnosprawne, bo podjazdów, specjalnych miejsc i toalet jak nie było, tak nie ma. Mimo, że na remont Domu Muzyki i Tańca wydano 4 miliony złotych. Ja myślę, że zawsze, jeżeli jest remont, to powinno być przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj się nawet wejście do sklepu robi z podejściem. Osoba niepełnosprawna tak samo ma takie same prawa jak my wszyscy normalni. Także ona ma utrudnione, że bariera dalej jest, istnieje i będzie chyba istnieć. Bulwersujące to jest, bo tak by inwalidzi nie mogli kalicy iść się na program jakiś na przykład popatrzeć, nie? Bo coś, no coś ich musi tam wnosić. Moim zdaniem to jest czysta głupota, nic poza tym. Znaczy albo i niedbalstwo, nie? To trzeba byłoby po prostu się zapytać tej osoby, która za to jest odpowiedzialna. Każdy człowiek powinien mieć możliwość dojścia tam, gdzie chce, czy to jechania wózkiem ewentualnie. Także myślę, że rzeczywiście to jest chyba jakieś, nieporozumienie albo, niedopatrzenie, powiedzmy to tak delikatnie mówiąc, bo dojście czy dojazd dla wózków, dla inwalidów powinien być. Dodajmy, że w Miejskim Ośrodku Kultury w Zebrzu dyrektor bez żadnych problemów opowiedział nam i pokazał, co zrobił dla osób niepełnosprawnych. Podobnie dyrektor Teatru Nowego. Świetnie przystosowany jest również budynek Urzędu Miejskiego. Sytuację w Dmicie próbował nakreślić Dariusz Krawczyk, szef Wydziału Kontaktów Społecznych. Istnieje plan, który przewiduje instalację w Domu Muzyki i Tańca, wind dla osób niepełnosprawnych, podjazdów oraz poszerzenia przejść. Będzie jeszcze zainstalowana winda łącząca poziom pierwszy z balkonem. No oczywiście będzie to realizowane etapami. Elementem tego planu jest również wykonanie specjalnych miejsc dla osób niepełnosprawnych. No tylko, że akurat ta inwestycja to będzie kilkanaście miejsc dla niepełnosprawnych. Wykonana zostanie wraz z przebudową widowni. No i to są potężne koszty sięgające 6 milionów złotych. Nasuwa się pytanie, kiedy w końcu niektórzy dyrektorzy instytucji zrozumieją, że szefem się bywa, człowiekiem jest się przez całe życie.